Słuchaj, idziemy do Disneylandu. Możemy zrobić ogromne zakupy. Tak, ale żeby nie było za łatwo, musimy wylosować, ile pieniędzy możemy wydać. Wylosować? Ale czym wylosować? O nie, nie mów mi tylko, proszę cię, że to będzie koło fortuny. Tak, już je przygotowałem, tak więc kręcimy. Najmniejsza jest złotówka, a najwięcej można aż 2000 zł. Złotówka? Po giełdzie? Co ja kupię za złotówkę? Za złotówkę nic, może gumę do życia? 3, 2, 1. Zaczynamy. Proszę, 2000, proszę. Ja widziałam tam super biżuterię, ja muszę ją mieć, błagam. Nie, łopatko przy jedynce było. Ile? 1500! Dobra, teraz moja kolej. Mam nadzieję, że 2000. Pokaż, no pokaż, bo ja nie widzę przy twarzy, że trzymaj. Nie. Co? 100 złotych? Co ty kupisz tu za 100 złotych? Nie kupię, dajcie mi jeszcze jedną szansę. No nie. Tak, każdy ma dwie szanse były. Tak to się nie liczy. Wiesz, że dwa razy kręcisz i dwa razy sumujesz to, co trafisz. Teraz masz 200 złotych, więc kitek. Po prostu oszustwo nie idzie ci dobrze. No nic nie kupię. To pomożesz mi wybierać w takim razie, co ja mam kupić. A właśnie kitek, bo tu są zawody. Kto z nas kupi lepsze rzeczy? Widzowie, zostawcie dla mnie łapkę do góry. Ej, no. Halo. Co ty tak siedzisz? Wstawaj, mam 1500 złotych do wydania. Znajdujemy się w takim pasażu i tu jest pełno sklepów. Na przykład coś takiego. Co ty na to, kitek? Tutaj zaczynamy? A nie lepiej ci schować teraz tego puszaka? Musimy porozmawiać. Musisz Puszina schować. Nie muszę, już tego nie mam. No, będzie ci przeszkadzał. Nie. Pomimo tego, że mam większą sumkę, to musimy pomyśleć sobie, co dokładnie byśmy chcieli. Czemu tego nie ma w większym rozmiarze? O Boże, jakie to jest słodkie. Bo przecież Puszin jeszcze nie kręcił. O, żartujesz? Tak. No i co? Nie chcę się... No, kliknij mu, no. No, trzymaj to, Puszin. Złotówka była. Co? No nie, to już więcej niż ja, Puszin. Ale to jest jego, nie twoje. Dla Puszina. Dla Puszina to by było dobre. Chodź tu. Zobacz. Dla Puszina. Dla Puszina. Ja bym się wcisnął. Podziel się. Wcisnąłbym się. Podziel się swoimi finansami. Mam pomysł. To jest jednorożcowe, zwykłe, posuń się. Poczekaj, bo później jeszcze panny młodej. O matko, dla lalek. O, ja cię kręcę, to jest inspirowane Arielką. I te laleczki mamy tutaj. Ależ to. No to wygląda czadowo. O matko, książka Ratatouille i cały sklep ze słodkościami. Makaroniki z Disneya, ale śliczne. Karmelowy popcornik. A to jaka butla. O mateczko, czekoladki z Miszką Miki. Znalazłem coś dla siebie, to jest Finga. Zobaczcie. Halo. Nieważne, słuchaj, zobacz. Wielki dzidża popcorn. To widziałam. Ale tu Puszin powiedział, że chce takiego. Mówię, on mówi tak, ja chcę takiego. Ale tu się nie wciśnie. Nie, słuchaj, Puszin, nie jest wszystko dobrze. Wygrałeś tyle pieniążków, że możesz kupić wszystko. Ja, croissant. Mufinka. Co? Puszin chce kolegę. Chce tego croissant. Croissant. No weź, nie bądź taka. Puszin wygrał 2000. On ma więcej niż ty. Ojej, ci Bella! Ja cię kręcę! Te są cudne! Ej, no nie, no mam zwycięzcę! One są prześliczne! Czapkę! Nie, ja chcę to! Ja mam moją muffinkową czapkę, po co mi taka? Puszin chce. Ja chcę te! Puszin by mi się nie wpasował idealnie. O, właśnie się zakochałam w tym kubeczku. Są różne bransoletki i tak dalej, ale no te wisiorki są śliczne. Dobra, pani otrzyma meteczkę do mojej kokardeczki? Są, okej. Okay. Podobają mi się! Kolejna rzecz kupiona 2 euro i jest śliczny makaronik, który ma sobie logo Disneya! Co robisz? Makaronika. Znaleźliśmy ten sklep. O mateczko, jakie torebki są śliczne i plecaczki. Autko. Cała kolekcja z myszką Miki, ale ja chyba idę do biżuterii. O, jaki sztos. Co ty tu robisz? Stitchowska nowość. Gdzie jest cena? Zobaczcie, jaki ładny. Ania, no? Znalazłem coś. Chodź. Ile? Nie wiem. No nie, no muszę wybrać. No to Kitosław chce taką bluzę. Ja? Puszin. Znaczy Puszin, bo ty nie masz pieniędzy. Ja mam, na tą bluzę mi starczy. I co? Kitek myślę, myśli. To są krótkie, więc ja bym musiał je podwinąć. Podwinąć, no. Dobra, chyba to będzie jedyna twoja rzecz. Bo to na Puszina nie przejdzie. No ale to jest moje, to starczy mi. O mateczko, jakie to jest wszystko śliczne. No na miejscu to jest zrobione. O ja. Stitch namalowany, a nawet jest stoisko Pandory. Zakochałam się. Dobra, nie wierzę, właśnie zobaczyła miłość mojego życia. Trybik w formie prawdziwego zegarka. Płomyk jest nawet, o ja. Dobra, ta gablota wygrała życie. Tu jest większa figurka Belli i Pestii. A tu wszystkich innych. No ja z moim Puszinkiem jesteśmy poza kupach, a niektórzy dopiero zaczynają, tak? To jest zręczny wyszczonek, zobacz. Który? No ten byłby genialny. No zobaczcie, nie chcę wyjść. Halo, wychodzi. Wychodzimy do następnego. To można kupić.
zrobić kawkę z myszką Miki. Możemy przyjść to później. Jasne, jestem za. Słuchajcie, znalazłem masę pand. Siemaneczko, czerwona panda. A tu jest ten misiu zły. Ania, to wuj. Giga, Stitch. Nie. Stitch. Muszu, ty geniuszu. Kto ja jestem? Jestem mocarny, potężny i niezniszczalny, Muszu. Takie berło. To jest różdżka. Nie wiem, co to jest, ale to jest mega. Kofinka. Tygrys się rusza. To jest chyba kolorowanka z księżniczkami. Faktycznie. Kofinka, czy ty to widziałaś? Księżniczka kolorowanka. Ale nie kolorowanka, tygrys się rusza. Oprócz Stitcha nie ma tu żadnych giga pluszaków. Jaka szkoda, że ja pinów nie noszę. Kitek mi pokazał sufit. Ja tego nie zauważyłam. Jak? W Japonii chyba te rzeczy wyglądały troszkę inaczej. Było i więcej takich rzeczy. Więcej na pewno było uroczych breloczków, bo tam noszą. Teraz Kitek wchodzi tutaj. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Jaka piękna ta witrynka. Nie no, ale te wszystkie sklepy wyglądają cudnie. I'm in love. To jest prześliczne. Co masz? Chcesz balon napić? Widziałam takiego na suficie, jak się wszystko puściło. Tak mi było przykro. Tu wszystkie są śliczne. Adidasy? Adidasy z Mieszką. Idę. O mateczko, to jest Bella na szyjnik. Ej, totalnie zakochałam się w nim, jest śliczny, biorę go. 100% to biorę. Będzie ładnie wgadał. Ja kupiłem sobie takiego ponczusia, to jest ponczuś z czekoladą. Ponczusiowo! Gdzie czekolada? Kukomoderwą! Wiesz co? Bez czekolady, jak ponczusz taki. Dobry. Z ciebie było na to stać. Pusin jeszcze ma dość sporo pieniążków. Do wydania. Wygląda on tak. Przetestujemy go. Jest podobno czekoladowy. A delikatny. Ja mam lepsze, ale jest dobre. Straciłam nadzieję, ale mamy panią Imbryk jako bombkę. A tutaj patrzcie, bombka jako Disneyland. Czemu ja nie mam choinki? To jest cały sklep z świątecznymi rzeczami. Świątecznymi. Bierzemy panią Imbryk. Kitek myśli o tej kolejce, ale Kitek tobie już nie starczy. Pusin się ociąga. No nie podoba mi się, za mała. Patrz jaki kominek śliczny. I tu mamy Mikiego. Pusin by kupił, ale mówi, że za mała. Nie, no to nie. Myślałam nad tymi łóżkami Elzy, ale jednak stwierdziłam, że wybieram Aurorę. Zobacz, jaka śliczna. I powiem wam, że wszędzie ich szukałam i są tylko tutaj. Wszyscy tutaj je totalnie wykupili, bo są różowe. A teraz wracamy do domu to rozpakować. Magicznie transportowaliśmy się już do Polski i oprócz moich przeuroczych myszowych uszków, Aurory mam jeszcze takie, są śliczne, tutaj jest dzwoneczek na tle Disneylandu, są takie brokatowe, może nie są związane z księżniczką, ale są boskie! Które byście wybrali? Złote czy różowe? Dajcie znać! Teraz te uszka muszą dołączyć do mojej kolekcji! Tam są już dwa, to może zrobimy tutaj taką kolekcję. Moja karoca właśnie zajechała! Już niestety nie ma tutaj popcornu, wszystko co pyszne już zostało zjedzone. Ale wygląda to tak! Pytanie do tego, czy to świeci? W Japonii to świeciło! Nie, ale to jeździ. No dobra, przy tym świetle nie widać, że świeci, ale to jest ten z Japonii, to jest ten stąd. Obydwa mi się tak strasznie podobają, są prześliczne. Będą pięknie razem wyglądać. To są zwykłe pojemniki na popcorn! Nie obrażaj! No oczywiście w wydatkach poszło zdjęcie ze Śnieżką, nawet Kitek się załapał, mimo nie że to nie... Nie mnie, ja tam nie chciałem być, mnie zmusili, naprawdę! Ale patrz jak się wyglądamy, czy to jest Pusinkiem przed zakupami! A wiem, Pusin, jest Pusin, najważniejsze, że jest pan Pusin! Uchacza! O, i mufika sama! Ale drogie to było! 25 albo 30 euro! Przyszła pora na najcięższą rzecz w naszej walizce, czyli trybik! Kupiłam trybika, płomyka nie było, na szczęście, bo nie wiem, czy bym się zmieściła w budżecie. Szukałam pani Imbryk, ale najpierw pokażę wam naszego... Big Bena, to jest Big Ben! Nie wiedziałam, że po angielsku nazywa się Big Ben. Powiem, że to jest Big Ben, to jest duży Ben. Ojejciu, nie chcę go zranić, czekaj. No dobra, to jest chyba prawdziwy zegarek i on teoretycznie ma chodzić, w sensie nie na nóżkach, tylko tutaj. I to takie coś ma się ma wahać, takie wahadło. O nie, baterii. No nic. O matko, jest ciężki, ale śliczny, czy to się otwiera? Tak, bo tutaj jest taśma. Zgłaszam zażalenie. Pierwszy minus, to się całe lepi. To, co zostało z tych tasiemek. Muszę to jakoś czyścić, a drugi? Że magnes został tu zamiast tu. Ale to jest standardowe, tak się często dzieje, tak. No dobra. Tutaj nawet możemy otworzyć mu drzwiczki i wyjąć to wahadełko, żeby się właśnie chyba ruszało. Tutaj się go kładzie. Ale sztos! Nie rusza rączkami, ale jest przeuchoczy. No i oczywiście nasz naszyjnik Belli jest przepiękny, po prostu strasznie mi się podoba. Ślicznie wygląda, ale opakowanie niestety marnej jakości. Turu, turu. Ładnie będzie się prezentował, prawda? Tadam! W temacie Belli zostaje jeszcze taki pis z Bellą, jest przepiękny! Kupiliśmy go już w hotelu, naprawdę śliczny! Do tego, w ogóle co tu robią nasze rysunki? Oto mój rysunek! Nie, 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 przestań, mumika! Oddawaj tam, oddawaj mój rysunek! Już, to jest, Disneyland!
z wróżką! Jest to bombka, ale nieistotne, ja to i tak będę trzymała ozdobnie. Jest to właśnie ten różowy, czyli paryski. A paryski uważam, że jeśli chodzi o sam budynek, jest najpiękniejszy ze wszystkich. To jest racja. Myślałem, że to będą ciasteczka. Kupiłeś ciasteczka? Nie, ty nie miałeś funduszów na ciasteczka. Tak, bo to nie fair, bo ja miałem tylko pieniądze na bluzę. Ale jest ładna. No ładna jest, ale za mało. Pokaż tego Stitcha. Jak słodko. O, ej, no ładnie, ładna. Warto było, Kitek, warto. Jeszcze nie zdjąłeś z niej tej folii, żeby się nie zniszczyła, ale to znowu z naszą cynką. Mamy taką bransoleteczkę, będę miała taki ładny zestawik z Disneya. Po całym Disneylandzie szukałam pani Imbryk, bo tak jak wiecie, mam już tutaj jedną w kolekcji, w sumie to dwie, ale chciałam jak najwięcej, ponieważ to wszystko się zmienia zawsze z czasem i czasem są, czasem nie ma. Tycią! W wersji jako bombkę, ale też może być jako taka stojąca, śliczna i od razu jest tutaj z Bryczkiem, ze swoim synkiem. Wygląda prześlicznie, naprawdę. Kolejna pani Imbryk do kolekcji. No i ponieważ funduszy jeszcze trochę mi starczyło, mamy tutaj miseczkę! Właśnie, przyznaję się szczerze, nie oglądałam tej części, w której pojawiła się... To jest pani Stitch! No właśnie, nie widziałam tego, ale muszę nadrobić. Uważałam, że jest prześliczne. Jak nadrobię, to bym wtedy żałowała, że jej nie kupiłam. I można ją prać w lewarce! Sztosik! Będziesz na moje płatki z mlekiem. Mleko spotkam. I ostatnie, ale nie najgorsze, czyli na jesienne wieczorki herbatka z Alicją w Krainie Czarów. A ty masz herbatkę, a ja nie mam ciasteczek? No tak, dajcie mi koniecznie znać, która z tych rzeczy, które ja kupiłam i Kitek, podobała wam się najbardziej. Ej, moment, a co Pushin kupił? A gdzie jest Pushin? Kitek? A ja kupiłem ten statek.